Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam na kolejny epizod z Football Managera 2024. Jest to oczywiście seria Łowca Pucharów z Tottenhamem w roli głównej. W tym momencie, bo jeszcze być może coś się na końcu zmieni, chociaż nie przewiduję tutaj tego, że jakikolwiek większy klub zaproponuje mi pracę, no ale kto wie, co nam jeszcze Football Manager przyniesie. 6 grudnia roku 2034 i przed nami dwa bardzo ważne spotkania, wielkie mecze przede wszystkim, ale też o wielkiej stawce, no bo Barcelona u siebie w ramach Champions League to jest oczywiście mecz, w którym trzeba zapunktować, a najlepiej go wygrać, no bo Tottenham w Lidze Mistrzów wygląda po prostu fatalnie. Po 5 spotkaniach mamy tylko 4 punkty i grozi nam niestety niebycie na wiosnę w Europie. To by była wielka, wielka katastrofa dla nas. No i później mamy Chelsea, to oczywiście Premier League. Tutaj może troszkę mniejsza stawka. Chelsea ostatnio przegrało z Liverpoolem, wygrali mecz z Nottingham Forest, no ale gonią. Gonią, mają do nas 13 punktów straty. Oczywiście tutaj to jest bardzo wielka strata, natomiast za nami jest Liverpool i Manchester United. Zaczniemy oczywiście od meczu tego pierwszego. Obydwa mecze gramy u siebie, więc nie można nam ani jednego spotkania przegrać. Wydaje mi się, że mecz z Barceloną ma jednak troszeczkę większą stawkę, dlatego tutaj postawimy absolutnie na skład podstawowy i nie będziemy absolutnie też mieszać. Natomiast Bent, Diego, Wirtz i Francesco Pio Esposito to będą piłkarze, którzy będą mieli za zadanie dzisiaj zdobywać bramki. Na ile to będzie oczywiście, na ile się to uda, na ile to będzie możliwe, to się okaże już w samym spotkaniu. Dorzucimy sobie jeszcze Janellego na ławkę, no i w tym momencie, jak widzimy, to jest nasz skład podstawowy. Nawet te linie, które tutaj mamy, pokazują, że zawodnicy się fantastycznie rozumieją. No to chyba zaczynamy, nie ma tu za bardzo o czym mówić. Barcelona to jest w tym momencie ekipa, no podobna chyba, jeżeli chodzi o umiejętności do naszego zespołu. Czy jest to zespół lepszy? Może delikatnie, ale niedużo chyba. Tutaj nie można powiedzieć, że to jest taki zespół jak na przykład Liverpool, bo Liverpool w mojej opinii jednak jest mocniejszym zespołem. Natomiast no jest Yamal, jest Oleksandr Babi, jest Gus Brady, którego miałem w Feyenoordzie, to ja tutaj go sprowadziłem za 40 milionów z Manchesteru City, no gdzie szans, żeby się przebić, nie miał, a jak widzimy, jest to teraz jeden z czołowych angielskich napastników. Więc tak myślę, że pół na pół te szanse powinny się rozrysować, no ale w związku z tym, że gramy na Tottenham Hotspur Stadium, no to my musimy tu punktować. To znaczy każda porażka, ewentualny wynik, w którym zdobędziemy 0 punktów, no będzie miał skutki katastrofalne. Przypominam, że jeszcze mamy 2 mecze wyjazdowe w Champions League. Problem jest taki, że jednym z tych spotkań jest Lazio. Lazio, które jest bardzo, bardzo silne. O tym Lazio sobie jeszcze pogadamy, ale mają naprawdę mocnych zawodników i mocny skład. No to Aarhus wiadomo, że jest meczem do wygrania, teoretycznie, bo takim też meczem był mecz z Benficą, z Olympiakosem. Jeden zremisowaliśmy, drugi przegraliśmy, więc wiele się tu jeszcze może zdarzyć, rzeczy nieprzewidzianych. Prawda jest taka, że Tottenham potrzebuje około 9 punktów, żeby awansować do tej fazy playoff. Wiemy już, że nie będziemy w tej górnej połowie raczej, chyba że wygramy 3 mecze teraz ostatnie, ale no nie grozi nam to chyba, więc walczymy o to miejsce chociaż 24, żeby zająć. No ale mówię, potrzebujemy 9 punktów, mamy 4, no to jak łatwo policzyć, przydałoby się jeszcze ze 2 mecze wygrać. Najlepiej z Barceloną i z Aarhus, ale będzie ciężko, będzie ciężko. Tutaj pierwsza akcja Barcelony, ale był offside oczywiście. Na offside był wielki, wielki talent Blaugrany, czyli Noah Darwich, to wiemy. Polecam go zawsze bardzo mocno. Jeżeli ktoś gra Barceloną, to oczywiście w Barcelonie go polecam, a jeżeli ktoś Barceloną nie gra, no to będzie go troszkę trudno wyciągnąć. Chociaż wydaje mi się, że na początku on ma takie momenty, kiedy gra bardzo mało. Tak do roku, no nie wiem,
2025, być może jeszcze jest szansa, żeby go z tej Barcelony wyciągnąć. No później będzie coraz trudniej i tylko najbogatsze zespoły na świecie będą mogły to zrobić. Wirtz, na biało oczywiście ekipa gospodarzy. Tutaj może się zawiązać pierwsza akcja dla Tottenhamu. To była dobra piłka, tylko nie ruszył tam jak zwykle Lokadia. Trochę na pamięć może przegrywaliśmy tego crossa, no ale faktycznie Holender tutaj zatrzymał się w pół kroku i tu będzie przechwyt Udogiego. Doskonale to zrobił Destiny Udogi i mamy 1-0. To był ten pressing efektywny Tottenhamu na Barcelonie i w tym momencie po bramce Destiniego Udogie prowadzimy 1-0. Ja cały czas przypominam z wielkim bólem, że jest to ostatni sezon tego zawodnika, ale ja go rozumiem, bo on, no to jest już legenda. Można by rzec Tottenhamu, tych spotkań dla ekipy z Londynu rozegrał no minus te 68, sobie można policzyć prawie 300 ligowych, także czas chyba najwyższy, żeby on zmienił otoczenie, będziemy mu oczywiście bardzo, bardzo kibicować, natomiast no fakty są takie, że już bardzo blisko transferu, do pięcia tego transferu jest transfer Schulza, będziemy mieli dwóch Schulzów, bramkarza i lewego wahadłowego z Lipska za 124 miliony euro. Niestety ceny są bardzo wysokie w tym momencie zawodników, no ale trzeba sobie z tym jakoś radzić. To znaczy już wchodzimy w taki okres, kiedy trzeba skupować po prostu największe wonderkidy. Wiadoma sprawa, no i jeżeli tylko potrzebujemy kogoś na już, to niestety te ponad 100 milionów trzeba wydawać, czasami nawet prawie 200. Kolejna akcja, tym razem Diego. No proszę bardzo, co się tutaj teraz dzieje? Jest 10 minut meczu za nami, a Tottenham prowadzi z Barceloną 2 golami. No więc mamy już w tym momencie przewagę i zapas 2 bramek, oczywiście te 7 punktów, które mielibyśmy teraz, no to już by było blisko. Potem jeszcze jedno zwycięstwo, 10 punktów to już jest, słuchajcie, 10 punktów to już jest taki wynik, który dawałby ewentualnie te playoffy właśnie, na które bardzo mocno liczymy, no ale tego meczu jeszcze pozostało dużo, ponad 70 minut. To jest Barcelona z naprawdę ciekawymi zawodnikami, dlatego nie możemy tutaj absolutnie nawet na momencik stracić koncentracji. Głowa, mental to musi pracować, ale nie pracuje tu u zawodników Barcelony dzisiaj, gdzie no są wyprzedzani przez naszych piłkarzy, tak? Tutaj z lewej strony Udogi, teraz Lokadia zrobił podobny manewr. Podszedł bardzo wysoko i bardzo agresywnie, tą piłkę odebrał, no i jest kolejna akcja, Diego do Wirtza, Florian Wirtz w polu karnym, tylko żeby nie strzelał, jest podanie do grania, słupek, bo tam był rykoszet, mogło to zaskoczyć Donnarumę. Ile ty masz już lat, chłopaku? 35, 156 spotkań dla reprezentacji Włoch, a przecież 2 lata temu on zrezygnował. Gdyby nie to, że zrezygnował, no może by dobił nawet do 200 meczów, ale to już wiadomo, że to jest wiek, że to robi swoje, że chce się skoncentrować absolutnie na grze w klubie. No i w ogóle jak patrzymy na statystyki tego meczu, to mamy do czynienia z czymś, czego w przypadku Tottenhamu dawno nie widzieliśmy. Znaczy wręcz przeciwnie, to jest zupełna odwrotność tego, co mieliśmy w ostatnich meczach, gdzie tych sytuacji mieliśmy sporo, a ich nie wykorzystujemy. No dzisiaj 2 strzały i 2 gole. To jest dopiero skuteczność. Niestety bardzo podobną ma Barcelona. 3 strzały, 1 celny i 1 bramka Yassera Asprilli. No więc tutaj jeszcze będą emocje. W tym spotkaniu na pewno bramka kontaktowa, mówiłem o tym, że to skupienie jest teraz bardzo istotne, że trzeba być mega, mega skoncentrowanym, żeby Barcelona nie zdobyła bramki kontaktowej. Niestety robi to ekipa z Katalonii, no i teraz będziemy musieli potężnie uważać na losy i wypadki tego meczu, bo jeszcze się może tutaj wiele złego dla nas zadziać, oby nie. Oby nie, obyśmy pracowali na kolejne gole. My tu absolutnie się nie cofamy, my zawsze gramy o zwycięstwo, no i tu było bardzo blisko, będzie blisko, 2-2. 2-2 niestety, tutaj jedyną opcją może być jeszcze Spalony, który może nas tutaj uratować, ale wydaje mi się, że go chyba nie było, że chyba nie było tego Spalonego. Tak, mamy bramkę na 2-2, więc bardzo, bardzo szybko niestety Blaugrana doprowadza do remisu. No i tu jest taka ciekawa sytuacja, że w tym meczu było 5 celnych strzałów i 4 bramki, więc ani Schulz, ani Donnarumma dzisiaj nie popisują się na linii bramkowej. Mamy teraz rzut rożny, no ale szybko nas tutaj Barcelona dopadła. Lokadia nad poprzeczką, on bardzo rzadko dochodzi do sytuacji po rzutach rożnych, no ale teraz miał swoją szansę Holender, Udogi, Diego, Asprilla, Aziri, no i mamy 2-2. Szkoda, szkoda, bo już wydawało mi się, że mamy ten mecz w garści, no ale to nie można być nigdy pewnym z takim rywalem jak Barcelona i z taką obroną, jaką ma
Tottenham, już tych punktów mamy tylko 5. Co prawda kolejne zwycięstwo, tak, z Aarhus przy tym remisie to jest 8 punktów. 8 punktów chyba, chociaż nie zawsze. 8 punktów nie zawsze daje awans. Tutaj potrzeba było 10, tu 9, tutaj 8, tutaj 9, 8. No to będzie wszystko na styku i na granicy, więc lepiej byłoby wygrać. Albo na przykład wygrać z Aarhus, a zremisować z Lazio na wyjeździe. Oczywiście przy remisie z Barceloną, tak? Bo to bierzemy pod uwagę. Nie bierzemy pod uwagę tutaj porażki absolutnie. Tym najgorszym scenariuszem, jaki możemy sobie wyobrazić, jest remis. Lokadia. Karamoko, Lokadia, prawa strona działa. Ona zawsze działa bardzo dobrze, dopóki nie stracą piłki. Teixeira, Lenny Yoro, do Francesco Pio Esposito, który bardzo mocno po piłkę się teraz cofnął. Mamy tutaj Udogiego, Alves, ta piłka przeniesiona na lewą stronę. Oj, to było fatalne. To było fatalne, bez pomysłu zupełnie, bez jakiegokolwiek dokładnego rozegrania i niestety piłka stracona. Ale teraz Lokadia. No trzeba było iść do przodu. Nariada i tą piłkę spróbować odebrać. Nie udało się niestety i teraz Asprilla, będzie szansa dla Barcelony, przerwał to Yoro, ale prosto pod nogi Moralesa, no i Schulz, a wydawało mi się, że wpadnie, wydawało mi się, że Schulz tego nie obroni, no bo idąc tokiem tego całego meczu, to praktycznie każdy strzał niestety wpada do bramki, Darwich z kontuzją, grają króciutko za Asprillą, mamy Moralesa, jeszcze dośrodkowanie, ale Lenny Yoro wyjaśnia sytuację. No mecz jest bardzo wyrównanym spotkaniem, tutaj z obydwu stron mamy sytuację, bardzo podobna liczba strzałów, expected goals, no ale to są dwie równe drużyny, więc nie mogliśmy się niczego innego w tym meczu spodziewać. Jeszcze mamy rzut rożny, no może tutaj do przerwy, do szatni jakiś gol Tottenhamu, ale jest to pojedynek godny tych rywali. I dla kibiców dobre widowisko. Ajajajajaj, tutaj jest wybita piłka przez Hughesa, więc jeszcze będzie jeden corner, jedna centra w pole karne. Znowu ta piłka będzie dochodząca, bo tym razem lewa noga, ale mamy Donnarumę. Babi, Diego i ta sytuacja chyba wyjaśniona. Zatem do przerwy na Tottenham Hotspur Stadium w Londynie mamy naprawdę wybitne widowisko, 4 bramki, ale wciąż to jest dla nas troszkę za mało. To jest dla nas jednak troszkę za mało. Ja bym tutaj sobie życzył zwycięstwa. Byliśmy bardzo blisko tego w pierwszej połowie, ale czy tutaj Pedri nie wszedł z kontuzją przypadkiem? Tak. No a Darwich strzedł z boiska, a Pedri wszedł za niego. Z kontuzją. Znaczy kontuzywany piłkarz za kontuzywanego piłkarza. Nie wiem, jaki w tym sens jest, ale na pewno coś tutaj Xavi widzi. Bo Xavi wciąż od wielu, wielu lat jest trenerem Blaugrany. Tak mi się wydaje, że tu nie było przerw. Nie było przerw. Od 2021 roku, czyli 13 lat już Hiszpan prowadzi... Były piłkarz oczywiście Barcelony prowadzi tą drużynę. No to jest duża, duża niespodzianka. 48 minuta. Karamoko, Kubarsi przejmie chyba Teixeira do środka. Tu mamy Benta. No fajnie by było, gdybyśmy zaczęli tą drugą połowę tak jak pierwszą, gdzie wpadły bardzo szybko 2 gole. Karamoko, ale to jest oczywiście obrońca. No i tak wywalczył rzut rożny. Morales go zblokował. Kto wie, co by było, gdyby nie zawodnik Barcelony. Może oglądalibyśmy gola Karamoko, ale tego się nie dowiemy. Wirtz, Diego, tu jest znakomita szansa i kolejny rykoszet Kubarsi, tym razem od niego się ta piłka odbija. Znowu było bardzo blisko, znowu było bardzo, bardzo niebezpiecznie dla Barcelony. No i Destiny Udogi w pole karne, Esposito, ale wyżej wyskoczył Riyad. Dobrze się rozpoczęła ta druga połowa. Mówię, podobnie jak pierwsza, gdzie po 11 minutach było już 2-0, ale nie ogarnął tego Tottenham w późniejszych fazach tej pierwszej połowy i niestety 2 gole Barcelony. Teixeira środkiem boiska, szybko na lewą stronę, tutaj Udogi z dryblingiem poszedł, Destiny Udogi, jest dośrodkowanie, Wirtz, ależ my będziemy żałowali, że ten Udogi odejdzie. Coś mi się wydaje, że ten niemiecki piłkarz, który do nas przyjdzie, nie będzie w stanie 1-1 zastąpić nam Udogiego, przynajmniej na początku. Myślę, że będą duże różnice jednak widoczne. No ale oby nie, obym się mylił oczywiście. No jednak to, co nam daje Włoch, jest rzeczą no niezaprzeczalną, prawda? Jeżeli chodzi o jakość tego lewego wahadła. Schulz, Karamoko. No ale ten Schulz też, mówię o tym z Lipska, jest pod naszą obserwacją od wielu lat, więc no tam nie ma naprawdę innego lewego zawodnika, w sensie lewego wahadłowego, który mógłby do nas dołączyć. Destiny Udogi. A i tutaj Lokadia, gdyby to dostał, to byłoby ciekawie, a tak to mamy kontrę teraz. Gus Brady, Teixeira tam przewraca rywala, no tutaj musi uważać, bo ma kartkę. Babi, ale przyblokowany przez jednego z zawodników naszych.
No tutaj się dokonuje szereg zmian w Barcelonie. W tym momencie wchodzą zawodnicy, mam takie wrażenie, chyba troszkę z drugiego składu, z tego drugiego powiedzmy rzutu, więc może tutaj się jakaś szansa dla nas zarysuje. Zobaczymy. Na pewno my też zrobimy zmiany, to znaczy tutaj myślę, że za Luisa Benta wejdzie na boisko Baquero i zrobimy sobie szybciutko tutaj taką małą podmiankę. Na szybkość na pewno Baquero będzie znakomitym rozwiązaniem. Może akurat to nam przyniesie efekt. Znaczy ja wierzę, że tak. No jednak Baquero to jest fantastyczny piłkarz, ale tutaj była piłeczka od Benta do Wirca. Jednak zorientowali się w tym wszystkim obrońcy gości. Aziri, co tutaj się... Dobry mecz. Naprawdę mamy dobry mecz dzisiaj. Nie wiemy, za każdym razem nie wiemy, co się wydarzy, tak? Czy będzie to akcja w lewo, czy w prawo. Teraz mamy akcję Locadi. Dośrodkowuje Esposito, ale za daleko. Troszeczkę taka sytuacyjna chyba piłka bardziej. Naprawdę toczymy bardzo wyrównany bój z Blaugraną, ale jak mówię, tu zdarzyć się może wiele. 1,21 kontra 0,99, tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o oczekiwane gole, ale te 5 punktów, no to nie robi wrażenia. To naprawdę nie robi wrażenia. Baquero już jest na boisku. Myślę, że można by było za Diego wprowadzić Kramera. A Wirca jeszcze na boisku zostawimy. Sobie myślę nad Sandowalem za Esposito i chyba tak zrobię, bo tutaj ta szybkość może być kluczowa pod koniec meczu, kiedy piłkarze Barcelony są już zmęczeni, poza tym są po zmianach. Nie będę tego komentował, bo już to komentowałem w meczu z Lipskiem. No to jest to, co zagrał Karamoko teraz, to... I Ioro, nie wiem, nawet mi się nie chce. Nawet już mi się nie chce komentować tych rzeczy, które robi Football Manager i w jaki sposób to robi. Że właściwie co dwa mecze mamy te same błędy pokazywane. No, gdyby tak było w rzeczywistości, to pan Karamoko grałby, nie wiem, w szóstej lidze angielskiej, bo tyle ile razy on sprowokował gola, tyle ile razy on sobie dał odebrać piłkę przy tak dużych umiejętnościach, jeżeli chodzi o środek obrony, i to nie był naciskany ten piłkarz w żadnym wypadku teraz. No ale jeżeli Barcelona musi ten mecz wygrać, to go wygra. W jakikolwiek sposób nie byłoby to pokazane. Tutaj się już po prostu nie ma co denerwować, bo po prostu, no nie wiem, no nie wiem, no wchodzi, to jest niesamowite, tak? Wchodzi, są zmiany zrobione i żaden z tych zawodników po raz kolejny nie uczestniczy w tej akcji. Żaden z tych zawodników nie jest winny, który wchodzi na boisko, a samo to, w jaki sposób to jest sprowokowane, no to już pozostawiam bez komentarza. Udogi, zagranie do Sandowala. Sandoval teraz rozpędza się tutaj z Udogim. Piłka do środka, Kramer, Wirtz jest gol, ale jest też offside prawdopodobnie. Nie! Nie ma tu offside'u i mamy 3-3 w tym momencie w 85 minucie. No to fantastycznie. Fantastycznie się stało, że teraz tą bramkę zdobywamy. Oczywiście bardzo mocno żałujemy tego, co się wydarzyło w 65 minucie, no ale już tutaj nic nie zmienimy. Natomiast zapowiada się na trzeci remis pod rząd. Ekipy Tottenhamu, jak mówię, to nie jest wystarczająco, ale może jeszcze końcówka tutaj spowoduje, że tą bramkę zdobędziemy. Wirtz będzie dośrodkowywał. Zobaczmy, lewa noga, prawa noga jednak. Karamoko tam jest i poprzeczka. Mógł odkupić wszystkie swoje winy z tego meczu Karamoko. Czyli ten błąd, gdzie wsadzał na minę Lenego Yoro. Ale niestety obramowanie bramki. Jeszcze tutaj się coś wydarzy w tych ostatnich sekundach meczu. To jest 92 minuta. Cwan do Vitini. Tam Kramer nie upilnował. Vitinia do Asprilli. Jest Locadia, ale wybija piłkę na rzut rożny. To jest 93 minuta i teraz musimy być niezwykle czujni, bo już w tym meczu 3 bramki straciliśmy. Nie możemy stracić czwartej. To by nas zupełnie pozbawiło punktów. Cwan, Andreu. 16 metr, Chadi Riyad, jest Aziri, jest tutaj oczywiście Cwan. Zobaczmy, jeszcze ta piłka wycofana do Renana, Aziri, Chadi Riyad, 93 i 4, nawet minuta się już powolutku zbliżają. Cwan będzie tutaj chyba spalony, tak, na spokojnie. Mamy offside. No i mamy też podział punktów, więc to jest w tym momencie po 6 spotkaniach dla naszego zespołu jedno zwycięstwo, 2 remisy i 3 porażki, jeżeli chodzi o fazę ligową Champions League. Więc bardzo, bardzo średnio bym powiedział, natomiast ten remis z Barceloną na pewno jest remisem cennym.
Gra w ogóle naszego zespołu bardzo dobra, no jednakowoż te trzy bramki tracimy, więc tutaj gra defensywna też po raz kolejny okazuje się, że nie jest naszą najmocniejszą stroną. Mamy punktów 5, potrzebujemy jeszcze najlepiej 6, czyli dwa zwycięstwa byłyby potrzebne. A co się dzieje w lidze? Wygrywa Manchester City, ale remisuje Manchester United i to jest bardzo ważne z West Hamem na wyjeździe, ponieważ oni nas gonią. No jest jeszcze Liverpool, wiadoma sprawa. Dziurawa defensywa. Xavi rozczarowany dziurawą defensywą. Udogi nie zagra z Chelsea. No to co ja mam powiedzieć? Jak bardzo my jesteśmy tutaj rozczarowani naszą z kolei dziurawą defensywą. Schulz, jeżeli chodzi o tego zawodnika z Lipska, to on już chyba czeka tylko i wyłącznie na pozwolenie o pracę. Tutaj będą pewnie jakieś zmiany przed meczem z Chelsea, bo za tydzień mamy Bristol, dobra. Czyli będzie można... O, Teixeira w dobrej formie. Nawet tego nie zauważyłem, ale 7-12, ostatnie mecze też będzie na wysokiej. Tu też chyba ten defensywny pomocnik przydałby się lepszy. Myślę, że można znaleźć lepszego piłkarza, ale czy koniecznie musimy to zrobić? To nie wiem. Dobra, nie zagra Udogi, to już wiemy. Tu będziemy musieli poszukać opcji jakiejś. Nie wiem co z Lokadią i nie wiem co z Romanem Alvesem, bo to są zawodnicy zmęczeni. Najlepiej by było, gdyby sobie odpoczęli, ale oni sobie chyba odpoczą w meczu z Bristol City, a nie w meczu z Chelsea. Co prawda tutaj nie jest to jakby mecz, w którym musimy wygrać, czy nie jest to mecz, w którym porażka jest. Mamy Schulza. Schulz dołączy do Tottenhamu 1 stycznia roku 2035 i będzie naszym lewym wahadłowym. Ten dribbling i dośrodkowanie by się przydało. To jest troszkę defensywniejszy chyba zawodnik niż Udogi, ale być może taki też jest nam potrzebny. Zobaczymy, jak mówię, nie ma w tym momencie innej opcji. Ja wiem, ta cena jest za duża. Znaczy, normalnie ten zawodnik to jest wart maksymalnie 70 milionów, tak mi się wydaje. Natomiast no, są jakie są jakby warunki w tym momencie i niestety będziemy musieli wyzerować cały nasz bilans. No ale jak mówię, to już było szykowane od bardzo dawna. To znaczy, my jesteśmy na ten scenariusz bardzo mocno przygotowani, tak? My wiemy, że odejdzie Udogi, my wiemy, że on nie jest tutaj jakby zainteresowany zupełnie, więc nie ma możliwości, żeby ten kontrakt z nim przedłużyć. Poza tym potrzebujemy jakiejś świeżości, chociaż akurat nie wiem, czy na tej pozycji, bo akurat Udogi nas tutaj w ogóle nigdy nie zawodził. No ale jeszcze ten Schulz będzie miał czas, żeby się troszkę rozwinąć. Będziemy chcieli tam na pewno popracować nad tymi dośrodkowaniami i dryblingiem, troszkę bardziej nad ofensywą. Co nam się uda z tego wyciągnąć, to się okaże. Zobaczymy. Chelsea ostatni swój mecz grała 5, czyli będą troszkę bardziej wypoczęci. No tak jak mówię, my po to walczymy w tych meczach ze słabszymi rywalami, żeby wygrywać, żeby zrobić sobie ten bufor ewentualnie bezpieczeństwa, o którym zawsze mówię, i być może tutaj dopuścimy do sytuacji, kiedy ten mecz przegramy. Chociaż wolałbym nie, no Chelsea przegrała 6 meczów w tym sezonie, więc może i nam się uda z nimi wygrać, no ale jednak pamiętajmy o tym naszym kalendarzu. Więc Schulz, Karamoko, Leniyoro i wystawimy sobie na lewej stronie Jorela Hato dzisiaj w tym meczu. Tutaj oczywiście Lokadia. Po stronie lewej natomiast zagra... Jak to tutaj skonstruować? Chyba będziemy musieli postawić na Daniele Janeliego w tym momencie. On w tym sezonie dużo nie grał. Więc to będzie ta nasza strona lewa, Teixeira defensywnym pomocnikiem, no i dalej to już standardowa sprawa, bez Wirtza chyba dzisiaj, czyli Bent, Diego, Baquero i Francesco Pio Esposito, więc już jeden remis mamy dzisiaj za sobą, tak? Będziemy musieli teraz zrobić wszystko, żeby przynajmniej osiągnąć remis kolejny, a dajmy Bartka Ciesielskiego. To w ogóle jest bardzo ciekawa sytuacja, bo nim się interesuje Brighton i Rangersi, czyli oni w nim coś muszą widzieć, tak? Delikatny potencjał pewnie w nim widzą i chcieliby tego zawodnika odkupić, natomiast ja póki pamiętam, to chyba podpiszę z nim normalny kontrakt. O, sporo chce zarabiać kolega. Zobaczmy, jak to wygląda. Wielki talent, ogromny talent, zmiennik. Może być. 132 tysiące, może to sobie usuniemy, teraz będzie, a nie będzie chciał więcej, dobra, dajmy mu, Polak, rodak, nie żałujmy, nie skąpmy pieniędzy na tego zawodnika, dobra, to jest zatem nasz skład. Baquero, jak widzimy, z Esposito się rozumie podobnie jak Wirtz z Esposito,
Więc tu nie ma uszczerbku, jeżeli chodzi o znajomość taktyki czy sposobu gry. Zaczynamy więc. Remis to jest wynik, który absolutnie bym sobie życzył. Najlepiej wygrać, ale wiadomo, że Chelsea jest mocna, że Chelsea no, jest mocniejsza niż Barcelona. To jakby trzeba sobie szczerze i otwarcie powiedzieć. No, mają zawodników na pewno dużo, chociaż obniżyli chyba tutaj troszeczkę tą jakość. Jest wielu solidnych zawodników. Jest to taki zespół bardzo, bardzo solidny, ale z czterema gwiazdami, tak? Jest ten Ayton ze Szkocji. Nie wiem, jak on mi umknął. Strasburg, kurczę, ale świetny defensywny pomocnik. Taki by nam się przydał za tej Sheire. No, to jest super sprawa, natomiast cena. Wiadoma sprawa tutaj. Depuyt, Kendry Páez, no i Seoane. Seoane nie muszę przedstawiać, Argentyńczyk. Argentyńczyk? A, czemu ja mówię zawsze, że to jest Wybrzeże Kości Słoniowej? O tym Federico Seoane. On mi się z kimś pomylił chyba. A kto jest z... Kto gra w Wybrzeżu Kości Słoniowej, ten napastnik? Czemu ja zawsze o nim mówię, że to jest obywatel WKS? Nie wiem. Co mi się tutaj ubzdurało? Przecież Federico Seoane to jest Argentyńczyk. Kurczę. Dobra, nieważne. Już przechodzimy do meczu. Derby Londynu. Na biało Tottenham, na niebiesko Chelsea. No i zaczynamy. Zaczynamy wielki pojedynek z The Blues, którzy nie są w formie idealnej, bo są dopiero na miejscu siódmym. A zazwyczaj to oni tutaj z nami o to mistrzostwo walczyli. Znaczy zazwyczaj. No, były dopiero dwa sezony, w którym tylko w jednym tak naprawdę walczyliśmy o mistrzostwo. No, mają tego Nwachuku. To też jest mój były podopieczny. To jest fantastyczny środkowy obrońca, którego ja pozyskałem dla Feyenoordu z Sigmy Ołomuniec za 3 miliony. Zobaczcie teraz, gdzie on jest, w Chelsea. Jakie my tu mamy oko do wonderkidów. Co chwila spotykamy jakiegoś w wielkim klubie. Jak nie Valet, jak nie Gus Brady, to mamy teraz tego Nwachuku. No, niesamowite rzeczy. Cały czas nam się przewijają ci byli podopieczni. Bent do Bakero. Pierwsza akcja tutaj Tottenhamu. Mamy Bakero wycofanego bardzo do Esposito, Teixeira. Ależ tutaj mamy sytuację teraz. Nie wiem, czy nie było offside'u. Poczekajmy jeszcze chwilkę, bo tam mógł być spalony minimalny. To było widać. Zaraz zobaczymy, jeżeli nie, to rozpoczniemy ten mecz. Nie no, jest spalony niestety. Nie rozpoczniemy tego meczu tak fajnie jak z Barceloną. Natomiast no, była to bardzo dobra akcja, składna, szybka, dynamiczna przede wszystkim. I tam za bardzo sami obrońcy Chelsea nie wiedzieli, co się dzieje. No, poza tym, że mieli szczęście z tym spalonym, no to w ogóle takie samo ustawienie jak Barcelona mają gracze Chelsea. To jest też ciekawe. Locadia do Diego. Diego na 16 metrze, wycofanie piłki do Janeliego. Mamy Esposito i tym razem znowu spalony. Znowu spalony, Verbruggen co prawda obronił, natomiast mamy kolejny offside. To jest oczywiście bramkarz, którego ja bardzo polecam. Kiedy rozpoczynacie, on jest chyba w Brighton. No i można tutaj go bardzo łatwo wyciągnąć. Bo jak widzimy, nie gra, więc... A mamy do czynienia z naprawdę wielkim talentem, co widać na załączonym obrazku. Także kolejna taka polecajka ode mnie przy okazji, bo jak sobie tych zawodników przeglądam poza grą, to zawsze myślę o nich, żeby wam o nich też powiedzieć. Uwaga, teraz Seoane, no i Schulz broni. Na tego Seoane musimy uważać. Argentyńskiego zawodnika, którego przemianowałem na reprezentanta WKS, a wcale nim oczywiście nie jest. Liverpool ma do nas stratę 7 punktów. No, jakby wygrał swoje dwa zaległe spotkania, a my byśmy dzisiaj nie wygrali, no to będzie bitwa. Będzie bitwa o Mistrzostwo Anglii między prawdopodobnie Tottenhamem a Liverpoolem, bo nie sądzę, żeby Aston Villa się włączyła. Nad Manchesterem City mamy 10 punktów, chociaż oni mają mecz zaległy. To też tu może być ciekawie. No, jeszcze poczekajmy, bo to nawet nie jest połowa sezonu. Może poczekajmy z tymi predykcjami, z kim i czy w ogóle będziemy się bić o tytuł. Znaczy, bić się chyba będziemy, bo zdobywając go rok temu, nie możemy sobie teraz pozwolić na takie gadanie, że nie walczymy o mistrzostwo. Musimy walczyć, natomiast no, dopuszczamy sytuację, że może się to skończyć na przykład na miejscu trzecim. No bo to jest jednak Liga Angielska, o tym zawsze mówię. Tu nie jest taka prosta sprawa, żeby z roku na rok bronić ten tytuł. To nie jest Polska, gdzie możemy bardzo szybko uzyskać przewagę finansową i też przez to kadrową. Tutaj to troszkę inaczej wygląda. Każdy z tych zespołów, które są teraz w pierwszej siódemce, mają naprawdę potężne składy. No i ten Arsenal.
który miał 800 milionów na transfery i nie wydał ani szylinga i teraz jest na miejscu 10. Esposito, zagranie do Baquero, będzie sytuacja. Diego, no uderz to troszkę wcześniej, chociaż to było dobre. Było bardzo, bardzo blisko zdobycia gola przez hiszpańskiego ofensywnego pomocnika. No i to był pierwszy strzał, ale już bardzo groźny na ekipy gospodarzy. No tutaj dzisiaj to nie jest takie spotkanie jak z Barceloną. Esposito kontuzja. Potencjalny uraz stopy, to jest oczywiście dość enigmatyczne i nie wiemy, co się kryje pod tym opisem, bo to może być wszystko w zasadzie, a mówiłem dopiero niedawno, że jeżeli Esposito nie będzie kontuzjowany, to być może sięgnie 50 bramek. No zobaczymy, na ile go to wykluczy, bo chyba rok temu, nie, dwa lata temu chyba był na 3 miesiące kontuzjowany. Czy to było rok temu? Chyba dwa lata temu to było, już nie pamiętam, no nieważne, w każdym razie teraz to będzie wielki, wielki problem dla nas. To prawda, mamy Sandowala i to jest zawodnik, czy Baquero, i to są zawodnicy, którzy absolutnie dadzą radę. Więc nie powinniśmy tutaj jakoś tam specjalnie płakać. Myślę, że w sumie to mogłem Wirca wprowadzić na boisko. Byśmy sobie to ustawili z Baquero i z Wircem. Chyba by było lepiej, tak mi się wydaje. No dobra, już jest jak jest. No i to się nie zmieni. Okej, zaczynamy drugą połowę. Ta pierwsza słabiutka ogólnie, nie tylko chodzi mi o mój zespół, w ogóle mecz jest kiepski, ale mówię, no remis jest absolutnie super wynikiem dla nas, to ja zawsze mówię. Dla nas wszystkie mecze z zespołami z Top 6 mogą się kończyć remisami. Okej, my wypracowujemy tą przewagę gdzie indziej, tak? To jest na razie, ja zdaję sobie sprawę jeszcze ze słabości mojego zespołu i z tego, że my no tutaj nie będziemy tych wszystkich meczów z Top 6 wygrywać. Możemy nawet nic nie wygrywać tak naprawdę. I szukać tych punktów mamy gdzie indziej. Baquero jest tam na środku. Diego, Sandoval, ależ się pogubił teraz argentyński napastnik. No miał tą piłkę jak na patelni, ale to będzie jeszcze... Nie będzie już tu kontynuacji. Wręcz przeciwnie, Chelsea będzie teraz miała... O, jak to przeszło przez naszą linię obrony. Ta nasza linia obrony to jest jedna wielka masakra. Mieliśmy sytuację 100%. Pod bramką Verbruggena Sandoval tam sobie nie poradził. Szybka kontra i niestety przegrywamy 0-1. Aj, no szkoda, bo te wielkie mecze jeszcze nam nie wychodzą zawsze, tak? I w Lidze Mistrzów to nawet nie wspomnę, ale w Lidze też mamy swoje niestety tutaj takie momenty złamania z tymi właśnie mocnymi ekipami. Szkoda, że u siebie, ale teraz piłeczka do Sandovala. No tylko tutaj my mamy Sandovala, oni mają Soane. Soane to wykorzystał, Sandoval niekoniecznie. Ale to są te różnice między naszymi napastnikami. No akurat na tej pozycji są one bardzo widoczne. Gdyby był Esposito, nie wiem czy Esposito by doszedł do tego podania, bo ono było, oj tu spalone chyba, bo ono było takie dosyć na wolne pole zagrane i na dynamicznego piłkarza. Esposito, jak wiemy, tej szybkości nie ma, nie ma aż tak dłużej. 54. minuta, no nie wiem czy nam się nie zapowiada czwarty mecz pod rząd bez zwycięstwa. Tego w Tottenhamie nie widziano od dawna, chociaż no ciężkie mecze za nami. Ej! Na pewno nie w polu karnym. Tylko pytanie, czy przypadkiem Janelli za chwilę nie zobaczy drugiej żółtej kartki? Czy mam nadzieję, że nie? Jest, czerwona. No to chyba nasz plan cały w tym momencie się posypał. To znaczy nasze jakiekolwiek szanse na to, żeby teraz to spotkanie wygrać, czy nawet zremisować, zostały zminimalizowane praktycznie do zera. Nie ma karnego, ale jest czerwona kartka, no więc tak jak mówię, tutaj z Benficą nie było prawa zremisować, z Sheffield też nie, z Barceloną no taki remis oczywiście jest do przyjęcia, ale porażka z Chelsea będzie, nie będzie tak bolała bardzo, bo ta przewaga jeszcze jest, natomiast już Liverpool, wygrywając dwa swoje mecze zaległe, może nas dogonić, czyli tutaj troszkę tym meczem z przede wszystkim Sheffield popsuliśmy, bo powinniśmy mieć tych punktów 38, a mamy ich tylko 36, no i niestety nie zapowiada się dzisiaj, żeby było ich więcej. Wielka, wielka szkoda, bo tak to wygląda teraz, trzeba się odbudować. Pytanie, czy mamy mecze, gdzie można się odbudować? Mamy. I to mamy mecze z Bristol, Wigan i Bournemouth. No tu z Liverpoolem nie wiem, co będzie, ale z Nottingham też trzeba wygrać. Czyli mamy takie 4 mecze, gdzie można wygrać i troszeczkę tą morale podnieść przed nowym rokiem.
No i będzie trzeba to uczynić, bo tam bardzo ważne mecze, szczególnie te, jeżeli chodzi o Champions League. Także zobaczymy. Zobaczymy. Oby było dobrze. Tutaj niestety Sane, a potem czerwona kartka. No i mały kryzys nam się tutaj wplątał. A to są mecze... No tak, tu nowy miesiąc, to wiadomo, że nowe miesiące lubią się rozpoczynać od małych kryzysów, ale my z tego wyjdziemy. My w lidze to ja bym się tak nie przejmował, bo tutaj na pewno jeszcze sobie poradzimy, natomiast większy problem jest jak zwykle w Champions League. Okej, co my tu możemy zrobić? Kramer za Benta, jeszcze ewentualnie Djurgis za Lokadię, ostatnie zmiany. No ale grając w dziesiątkę przeciwko Chelsea, to jest w ogóle mecz, gdzie 0-0 byłoby wynikiem sprawiedliwym. Taka jest prawda, bo tutaj się nic absolutnie nie działo. Znaczy, Chelsea miało jedną sytuację, tak naprawdę. To podanie znakomite z głębi pola do Sane, które przecięło naszą linię obrony i oszukało wszystkich, ono spowodowało, że my ten mecz prawdopodobnie przegramy. I tylko tyle. I tylko tyle, ale myślę, że tutaj pozwolimy sobie na przejście i... No tak, zagramy sobie tutaj wyżej. Spróbujemy jeszcze zaryzykować. Nie ma na co... Nie ma czego bronić tak naprawdę. Czy przegramy 0-1 czy 0-3, to będzie miało ten sam skutek. 0 punktów. Natomiast, no 7 minut doliczył pan Michael Oliver, więc jeszcze jest tutaj szansa, żeby coś stworzyć. Grając troszeczkę bardziej ofensywnie, ale widzę, że niewiele chyba tu będziemy w stanie uczynić w tym meczu. Cały ten mecz to w ogóle był słaby, kiepski i no kibice, oj tu PS, no to musiało wpaść, ale zobaczymy, bo może jeszcze offside. Nie ma to już znaczenia w tym momencie i tak już jest końcówka meczu. Czy będzie 0-1 czy 0-2, to już tylko wpłynie na miny naszych kibiców. Niestety 2-0 dla Chelsea. Kiepsko to wygląda. Ostatnie 4 spotkania to są 3 remisy i ta porażka z Chelsea. Gdyby tu był remis, to troszkę inny był pewnie, byłby ten odbiór tych meczów. Natomiast no, ta porażka troszeczkę nas tutaj jednak sprowadza w dół. Jest to pierwsza porażka w tym sezonie w lidze angielskiej. W 15 dopiero meczu. Pierini! Aj, jest gol! Jest gol chyba nawet samobójczy. Także Ada Ozinio do własnej bramki kieruje piłkę, no ale jest zdecydowanie za późno w tym meczu, żeby cokolwiek zrobić. Niestety, bo tylko zmniejszamy rozmiary porażki. Szkoda, że tą bramkę straciliśmy w końcówce, bo może można to by było, chociaż nie, na pewno by nam nie dali wygrać. Dobra, to znaczy nie dobra, ale jest jak jest i niestety nie możemy być zadowoleni tu zupełnie z przebiegu tego spotkania. No pytanie teraz, co zrobi Liverpool, bo Liverpool gra chyba jutro. Jeżeli wygra, 4 tygodnie Esposito, no to będziemy miesiąc bez naszego napastnika, ale to, co jest najważniejsze, to to, że on wróci na mecze Champions League. Czyli tu będziemy go mieli na pewno pod koniec stycznia, kiedy gramy z Lazio i z Aarhus. I te dwa mecze na pewno będę chciał Wam pokazać. Nie ma innej możliwości na Stadio Olimpico i na Ceres Park and Arena. Czy jedno zwycięstwo da nam awans? Śmiem wątpić. Ale może się to dobrze dla nas poukłada. Będziemy obserwować. Jeszcze sobie zerknę na spotkania sobotnie. Co tutaj się wydarzyło? Liverpool wygrywa 4-0. Wygrywa Arsenal, wygrywa City. No wygrywają wszyscy. Manchester United również. Wygrywają wszyscy oprócz Tottenhamu, który swój mecz przegrywa, ale jest cały czas pozycja lidera, więc nie ma katastrofy. Robimy to, co do nas należy. No i tyle, słuchajcie. Tyle. Co my dalej mamy? Dalej mamy Bristol, Wigan, Bournemouth. To na pewno są mecze, które będzie trzeba wygrać. Tu mamy Liverpool na Anfield. Może być ciężko. Na pewno będzie ciężko. Już taki jeden mecz z nimi przegraliśmy w tym roku. I to dosyć wyraźnie. 4-1 na Wembley. To było Community Shield. Może nie tak wyraźnie, ale bo to był wyrównany mecz. No ale znowu, przy wyrównanych meczach my nie mamy szans. Czyli zazwyczaj jest to problem obrony i bramkarza wtedy. Znaczy, kiedy prowadzisz to wyrównany mecz z rywalem, no i napastnika, który nie wykorzystuje sytuacji. No, czyli problem ogólny, chciałoby się rzec. No, ale ja się nie mogę doczekać stycznia, kiedy do naszego zespołu dołączy Niklas Schulz. No i jeszcze, przypominam, dołączy w czerwcu wielki belgijski talent, reprezentant U20, czyli Yves Van Damme. To jest z kolei prawe wahadło i taki naturalny zmiennik dla Lokadii, też o wielkim talencie. Więc może znowu trafimy z naprawdę ciekawymi zawodnikami.
Dziękuję serdecznie, spokojnie, powolutku, do przodu. Teraz najważniejsze wygrywać mecze w lidze, czyli te trzy. No, z Liverpoolem oczywiście wpisuję sobie porażkę. Kalkuluję ją, o tak. Natomiast no potem tutaj, końcówka stycznia, Lazio i Aarhus Gymnastik Forening. To będą kluczowe mecze dla nas w kontekście tego, co się wydarzy ewentualnie na wiosnę. No jeszcze mamy ćwierćfinał Pucharu Ligi, mamy jeszcze FA Cup do zagrania, ale to szczerze powiedziawszy nie będziemy tutaj jakiejś wielkiej wagi do tego przywiązywać. Pozdrawiam, dużo zdrówka, dobrego weekendu, cześć!